podróż? Wyobraź sobie, że zapłaciłam tutaj za przejazd 400 zł. Zostałam oszukana totalnie. 400 zł, no dosłownie 400 zł zapłaciłam za przejazd. Ile tu jest kilometrów? 5 kilometrów? Ale no, jak to wyglądało? No tak, że wzięłam taryfę, która nie miała koguta. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy. Wsiadłam normalnie w auto. Pytam, czy pan jedzie? Tak, jedzie. Dowiózł mnie na miejsce, po czym ja mówię, czy mogę płacić kartą. Tak, może pani? No i podsuwa mi urządzenie, a tam kurczę, czy ja źle widzę? 40 czy 400? Nie, no ja mówię, 400 zł? On mówi tak, bo my nie jesteśmy zwykłą taksówką, tylko korporacją jakąś przewozową. Ja mówię, no i na polskim koncie nie miałam niestety tylu pieniędzy, musiałam płacić euro i szok. No ale jak zareagowałaś? No zareagowałam, że bardzo niefajnie, że mnie nie uprzedził, bo wsiadałam zupełnie nieświadomie. I on mówi, że to już jest mój problem, bo on ma cennik na szybie. No i faktycznie miał, więc nie mogłam nic zrobić. A ja po prostu nie spojrzałam na tę szybę. To chyba najdroższy protest w życiu. No tak, żebyś wiedział, tak, najdroższy. A tak chciałam zaoszczędzić. Słuchaj, ja jestem teraz na Pradze Południe i my mieliśmy przed chwilą ulewę i grzmoty. No właśnie, grzmi i zaczyna padać. No ale mam nadzieję, że to nie sprawi, że pójdzie nas mniej ze względu na deszcz. Ja mimo deszczu idę. Biorę parasol i idę. O, tak dokładnie było w październiku, kiedy też lało i wszyscy wyszli z parasolkami i potem tak się stało, że parasolka się stała symbolem protestu. U mnie na balkonie jest armagedon deszczowy. No skoro ja mogłam przyjechać z Berlina tutaj, no to warszawiacy mogą wyjść na ten protest. A powiedz mi tak pragmatycznie i organizacyjnie, jaką masz pogodę za oknem? Wiesz co, mam słońce, ale w trakcie naszej rozmowy, nie wiem, pewnie tutaj też dostałam SMS-a, gdzie jest alert. Aha. O tym, że dziś prognozowane burze z gradem i silny wiatr, możliwe lokalne podtopienia, w trakcie burzy znajdzie bezpieczne schronienie. To mogłoby być komentarz do tego, co się ostatnio dzieje. Wiesz co, taki letni deszczyk, tak sobie kropi, no ale słońce już zaczyna wschodzić z powrotem i no wiesz, po prostu ten alert brzmi trochę jak kataklizm, nie? Taki nadciągający, może to o nas, nie wiem. Po demokrację. Jesteśmy dyskryminowani, poniżani. Ten rząd nie szanuje własnych obywateli. Tak, jestem zdeterminowana. Trudno nie być. Mam mamę mieszkającą w Polsce, emerytkę i rencistkę. Wielu z nas mieszkających poza krajem utrzymuje rodziny mieszkające w Polsce, bo no, niestety tak wygląda ochrona zdrowia. Jak wygląda? W ogóle nie wygląda. Emeryta, rencistę nie jest stać nawet na opłacenie czynszu. Także to wszystko dotyczy mnie jako obywatelki Polski, która cały czas wspomaga ten kraj finansowo. Płacę za niego. Płacę za niego. Płacę za niego. Płacę za niego. Po co my tam wychodzimy? Się dobrze czuję na tym proteście, bo mam właśnie poczucie wspólnoty, wiesz? I jest coś takiego performatywnego w strajkach. Jest coś takiego transowo-rytualnego, że jeśli jesteś w tłumie ludzi, który skanduje to, co ty, rytmicznie skanduje to, co ty, który czuje to, co ty, jak ty tak samo, wiesz? Jak ten tłum jest tak samo wkurwiony, rozgoryczony, wściekły i ma dość, to daje mi to takie fajne poczucie wspólnoty, takie, że nie jestem w tej walce sama, że to nie jestem ja jakaś niezadowolona z tego, jak wygląda rzeczywistość, że ja sobie tego nie ubzdurałam, że naprawdę jesteśmy w tym wszyscy i to daje moc. Teraz ja złożyłam
Ja złożyłam o to postulowe i dostaję odpowiedź, że oni nie mają podstaw, żeby mi przyznać postulowego za kwiecień, maj 2020, ponieważ moje zarobki w miesiącu poprzedzającym, czyli nie rok wcześniej, ale w miesiącu poprzedzającym, czyli w marcu 2020, wynosiły 0 zł. Więc się wcale nie obniżyły, no bo się kurwa nie obniżyły, bo w marcu miałam zwolnienie od lekarza, no. No tak. No skoro mogłaś być głodna w marcu i przeżyłaś, to czemu nie mogłaś przeżyć w kwietniu i maju? Czego się spodziewasz po dzisiejszym proteście? Jeżeli mam być szczera, to nie jestem przekonana, czy poszłabym na niego, gdybym nie była umówiona z moimi przyjaciółmi. Właśnie z tego względu, że nie podpisuję się pod tym odpowiadaniem agresją na agresję w takim stopniu i w ten sposób. No nie w tej sytuacji. Natomiast uważam, że to jest ostatni moment, kiedy mogę w jakikolwiek sposób wyrazić sprzeciw. Sprzeciw wobec tej władzy. Wypad z korupcją, apelami, głupotą i przemocą rządzących. Wypad z traktowaniem obywatelek i obywateli jak śmieci. Wypad ze zwolnieniami pracowniczych i pracowników, cięciami pensji, niszczeniem kodeksu pracy. Wypad partyjnych nominatów ze spółek Skarbu Państwa. Wypad z zastraszaniem obywateli i związków zawodowych. Wypad z lekceważeniem nauczycielek, nauczycieli, lekarek i lekarzy, pracowniczek i pracowników socjalnych i wymiaru sprawiedliwości. Wypad z sianiem hejtu wobec osób LGBT. Wypad z pomiataniem z osobami z niepełnosprawnościami. Wypad z tą partią, wypad z tym prezydentem i wypad z tym rządem. Warto było jechać z Berlina? Powiem, że trochę jestem zawiedziona. Liczyłam na tłumy ludzi i taki mocny wkurw. Brakło mi skandowania. Nagłośnienie jest. Jest samochód, a mam poczucie, że idziemy w ciszy prawie. Przez moment, jak ten deszczyk taki padał i cisza, i muzyczka jakaś grała, to ja miałam wrażenie, że idziemy, ale w marszu pogrzebowym. Tak jakbyśmy już tutaj chowali ten kraj. Trochę ludzie są zmęczeni. Nie wiem. No być może tak jest. Ale mamy inne wyjście? Nie mamy innego wyjścia, tak? Co możemy robić? Ja nie wiem. Ja też jestem w sensie pod ścianą. A nie macie poczucia, że trochę zabrakło konkretnego powodu? Ten protest szedł pod hasłem, które jest negatywne i niezachęcające. Mnie zachęciło. Ale dużo mnie więcej aktywizuje jakaś konkretna sprawa, jeżeli były protesty sądowe, bardzo konkretne ustawy. Ale tam też był komunikat, był nie podpisuj. Dobrze, był negatywny, ale był też pozytywny, bo my chcemy rządów prawa. A tu protestujemy, bo nie chcemy Andrzeja Dudy, nie chcemy Jarosława Kaczyńskiego, Joachima Brudzińskiego, Czarnka, Bielana, Żelka i tak dalej. Ale nie ma żadnej alternatywy. Pozytywnej alternatywy. My mieliśmy takie zagwozdki we Wrocławiu. Co zrobić 8 marca, kiedy trzeba zrobić coś, a akurat żadna antyaborcyjna ustawa nie jest procedowana. No i wtedy powstało właśnie Babskie Granie. To znaczy koncert charytatywny na rzecz Centrum Praw Kobiet. A rok później, na 8 marca, zadziałałyśmy formą. Bo zrobiłyśmy taki łańcuch praw kobiet i trzymałyśmy się za ręce wzdłuż całej tam, pamiętam, Świdnickiej, od tego przejścia naziemnego, aż do Pręgierza. Wiadomo było, że wizualnie to będzie ciekawe i zaistniejemy w przestrzeni publicznej. W takich razach trzeba działać formą. No, jak ten koleś z trumną. Jednoosobowy happening opowiadający o człowieku, który się podpalił pod Pałacem Prezydenckim. O czym nawet nie wiedziałam. Ja byłam pewna, że to jest a propos Piotra Szczęsnego, a okazuje się, że nie. I robił jednoosobowy strajk, ciągnąc trumnę z napisem Martwy obywatel. Cholera, to w nas jest błąd. W nas, którzy umieją wzruszyć ludzi.
potrafimy rozpalić serce, zaklinać słowo, błąd, że nas tam nie ma, że nas tam nie ma z tym mikrofonem. Tego powinno być jak najwięcej. Muzyki, wzruszenia, wzniosłych, no dobra, może nie tyle wzniosłych, ale słów, co do nas trafiają, do wszystkich. To wydarzyło się. Zaczęliśmy krzyczeć wypad, wypad. O. Wtedy nagle zobaczyłam parę, zupełnie zwyczajną, która tam gdzieś przychodziła tędy, pewnie robiąc zakupy i nagle słyszała właśnie wypad i była przestraszona, zdziwiona, co się dzieje. Cholery, no i myślę sobie, że no chyba nie o to nam chodzi, żeby ludzie, którzy pozwalają sobie na luksus obojętności, byli tym przestraszeni, zdziwieni czy zażenowani, tylko że może ich na tyle zachwycać, żeby oni to ciągnęli, żeby chcieli z nami być. Mogę coś powiedzieć? Tak, tak. Protestuję od 5 lat i te pierwsze protesty były bardzo pokojowe. Były też przyśpiewki, happeningi tego typu, ale to naprawdę nie działało. Przed Pałacem Prezydenckim w czasie jednego z protestów wszyscy tak stali, jak dzisiaj. A we mnie narastało takie wielkie wzburzenie, myślę, nie wytrzymam, eksploduję. Miałam megafon, dobra, nie chcę im psuć tego wydarzenia, niech ono się skończy, ale gadacie i gadacie i ten tłum dalej tak stoi i nie ma reakcji. I ja spontanicznie, tak we mnie narosło, i się odwróciłam i bardzo brzydkie hasła krzyczałam, o, bardzo brzydkie. I wtedy wszyscy się ruszyli. Poważnie, wszyscy się odwrócili, zaczęło się dziać coś i zaczęli skandować. No potem co prawda skończyło się tym, że gaz poleciał i było dość ostro, ale kurde, wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, że przepraszam, że to powiem, że jak nie zaczniemy palić opon, to... Ej, no poważnie. To nie chodzi o to, że ja komuś odmawiam prawa do radykalnych haseł, czy nawet czasem radykalnych poglądów. Tylko po prostu czułbym się niekomfortowo, idąc w marszu, w którym tłum by krzyczał wypierdalać chuje, oj, wypierdalać pisty, no nie, snaty. Nie, tak to nie. A się zdarzało. Oj, no dla mnie to jest przejaw naszej arogancji, bo to jest znowu przejaw utożsamiania rządu PiS z jego wyborcami. Żywienie do nich takie same nienawiści jak do niego. Tu nikt nie mówił o wyborcach PiS-u. No, no mówię, że jak krzyczyły wpierdalać, to nie reaguje rząd, bo on na to nie zareaguje. No on na to nie zareaguje. No to zareaguje. Po co w ogóle? No. O, po co możemy w ogóle? To dobra, presję. Słuchajcie, możemy się różnić. 4 lata chodzili i protestowali łagodnie. To przecież też można mieć dosyć. Sobie... To też... Uzyskali coś obywatele, kiedy naprawdę chodziło do dramatycznych? Kosztem obywateli naprawdę? Zadziało się coś? No a z czym będziecie dziś do domu wracać po tym wszystkim? Ja będę wracać kurwa z niczym. Z wielkim rozczarowaniem. Przyjechałam zobaczyć tłum ludzi wkurwionych, którzy wykrzykują swoją złość. I boję się, że ta energia nam się rozmyje totalnie. Nie wiem, co się zadzieje w wyborach, nie wiem, co się musi stać. Nie wiem, czy w pewnym momencie nie powiem, że to już koniec i sobie odpuszczę. Boję się tego. Bo my już po prostu kisimy się we własnym sosie. No, jesteśmy zmęczone. Zmęczone i naprawdę dziewczyny poniosły dużo różnych konsekwencji i w życiu prywatnym i zdrowotnym, kiedy dziewczyny i policja atakowała, i po twarzach gazem dostawały. Klementyna była w szpitalu. Policja nachodziła moją mamę w Gdyni, wiedząc, że ja przebywam w Berlinie. To nie zaszkodziło im 3 razy robić nalot do chorej kobiety, tak? Wiedzieli, że mnie tam nie ma. Mimo to szło 3 razy. Takich, że matka się bała otwierać drzwi, nie? Wysokich, no, wielkich dryblasów, policjantów, nie? Gdzie jest córka? Czego oni chcieli? Jak to czego? To jest forma zastraszenia. Zastraszono sąsiadkę z boku, moją matkę. Po to, żebym ja po prostu przestała na ulicę wychodzić. Efekt mrożący. Ja miałam po prostu fuksa. Nawet jak puszczaliśmy bańki na Międlara, nawet jak mu wyrwałam po prostu kable z kolumn, jak robił promocję na wrocławskim rynku, 2 na 4 skosiłam, to wiesz, to nawet jak mnie spisali, to ja nie byłam na rozprawie. Nie miałam rozprawy. No, mam jakiegoś fuksa pod tym względem. Ale mam świadomość, że to się może wydarzyć. Może. Ale widzę właśnie, jak działa ta wewnętrzna pomoc. Ala dzisiaj. Ala miała dzisiaj historię z taksówką za 400 zł. No i napisałam na grupie. Napisałam na grupie naszą. Konwersacja na Facebooku i napisałam, że po prostu róbmy zrzutkę. Koleś skosił Ale po prostu, wiesz, 400 zł za taksówkę. Dworca Zachodniego na Plac Konstytucji.
Agnieszka napisała, żeby szybko pisała do parasolek i że tam jest hajs na to. Na takie sytuacje, jak ktoś ma jakąś rozprawę, bo został spisany, bo mu na przykład grozili sanepidem za stanie w kolejce, nie wiem, pod Sejmem, no to są parasolki i wiesz, i ta pomoc jest. Marta to powiedziała, pamiętam. Mamy kurwa lepszych prawników niż oni. No. Dokładnie, mamy lepszych.